Dzień dobry, witajcie w aneksie, moi kochani. Dziękuję, że znowu dziś do mnie dołączyliście. Złapcie sobie jakieś piciu i to lepiej jakieś duże piciu, bo mam przeczucie, że dzisiejszy podcast wyjdzie dosyć długi. Jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, to było już o nią sporo próśb. Nie dziwię się, bo jest niezwykle zagmatwana i wzbudza chyba do dziś wiele emocji i wiele kontrowersji. Na początku wydała mi się być jedną z tych przykrych spraw zaginięć, kiedy to ktoś przypada bez śladu i może poza pewnymi niepewnymi i może poza kilkoma niepewnymi zeznaniami świadków nie ma wiele więcej. Ale nie tutaj. Jest to chyba kolejna sprawa, w której jest mnóstwo dezinformacji i w zależności, gdzie szukamy, co czytamy, co słuchamy, możemy usłyszeć różne rzeczy, różne wersje. I dużo czasu zajęło mi ustalenie, co dokładnie zaszło, jak na przykład przebiegł dzień zaginięcia Kairona. Przygotowując się do tego materiału, odsłuchałam kilkuodcinkowy podcast doktora Phila, obejrzałam również wszystkie dostępne materiały na temat tej sprawy, wszystkie dostępne wywiady, upublicznione dokumenty, których niestety nie ma za dużo, ponieważ sprawa wciąż jest otwarta. Aż w końcu rzuciłam się i kupiłam książkę o sprawie, którą pochłonęłam w jeden dzień. Książka ta wyszła w maju 2020 roku. Została napisana przez dziennikarkę Rebekę Morris. I pomimo tego całego researchu, przeczytania tej długiej książki, która miała tam bodajże 500 stron, wciąż nie znalazłam odpowiedzi na wiele pytań, które mam. Szczerze to właśnie przeczytanie tej książki wręcz spowodowało, że mam tych pytań teraz jeszcze więcej. Ale po kolei. Historią 8-letniego Kairona Hormana mieszkańcy Portland w Oregonie żyli przez długi czas. Kairon został pewnego czerwcowego dnia 2010 roku odwieziony przez swoją opiekunkę i zarazem przyrodnią mamę do szkoły. Wiemy, że tam dotarł, bo był widziany w środku przez wiele osób. Przywiózł tego dnia do szkoły swój projekt na wystawę naukową, nad którą długo pracował. Był z niego tak dumny, że nawet dał się przed nim sfotografować tego ręka w szkole. Na lekcję Kairon jednak nie dotarł. I w wyniku różnych niefortunnych wydarzeń i złej komunikacji nikt nie zauważył jego nieobecności przez cały dzień. Gdy w końcu odkryto zniknięcie chłopca, było już dosyć późno. Wszelkie ślady po Kaironie przepadły. Pomimo, że jego kurtka i plecak wciąż znajdowały się w szkole, Kairon do dziś nie został odnaleziony, minęło już ponad 10 lat i oficjalnie nikt w jego sprawie nie został aresztowany, nie został oskarżony. Ale mimo to opinia publiczna już dawno wydała wyrok, kto stoi za zaginięciem chłopca. I ta osoba dała nam nie jeden powód, aby powiedzmy nie darzyć ją sympatią i mieć rzeczywiście podstawy, o co się podejrzewać. Ale nic, poza kilkoma poszlakami na chwilę obecną niestety nie ma. Zapraszam Was na historię małego Kairona, jego rodziny, której członkowie, przynajmniej niektórzy, chyba na niego nie zasługiwali. Kairon Hormann dziś miałby 18 lat. Urodził się 2 września 2002 roku w Portland w Oregonie. Można powiedzieć, że jego sytuacja rodzinna była skomplikowana, zanim w ogóle jeszcze się urodził. Jego rodzice, Desiree i Kane Hormann, rozstali się, gdy Desiree była w 8 miesiącu ciąży. Na początku zgodzili się na równy podział praw i obowiązków wobec syna, lecz 2 lata później, w roku 2004, Desiree mocno podupadła na zdrowiu. Ze względu na poważną niewydolność nerek musiała wyjechać i szukać pomocy medycznej w Kanadzie. Z powodu jej nieobecności, Kane przejął całkowitą opiekę nad małym Kaironem. Pomimo, że oczywiście Desiree wciąż pozostawała w kontakcie ze swoim synkiem i pozostała częścią jego życia, pomimo, że na odległość. Różne rzeczy można przeczytać o problemach zdrowotnych Desiree, ale najczęściej chyba można spotkać się z wersją, że jej niewydolność nerek była związana z nadużywaniem leków na receptę, od których Desiree, według niektórych źródeł, była przez kilka lat uzależniona. W roku 2007 Kane, wciąż będąc głównym opiekunem Kairona, poślubił 37-letnią nauczycielkę, Terry Moulton, która została przyszywaną mamą Kairona. Para pobrała się na Hawajach. Nie oznacza to jednak, że Terry dopiero co weszła w życie małego chłopca w roku 2007. Terry i Kane znali się od roku 2001 i rozpoczęli związek jeszcze, gdy Kane był w trakcie rozwodu. Terry była więc częścią życia Kairona praktycznie od jego narodzin. A odkąd Terry wyjechała leczyć się do Kanady i straciła opiekę nad synem, gdy ten miał 2 lata, Terry praktycznie przyjęła zupełnie rolę jego matki. Traktowała go podobno jako własnego syna. Wielu ich znajomych później było zaskoczonych, gdy odkryło, że Kairon nie był jej biologicznym synem.
Niedługo po ślubie Teddy i Kane'a za mąż wyszła ponownie również Desiree, wiążąc się z policjantem, Tonym Youngiem. Tym sposobem Kyron pozyskał sobie poniekąd czworo rodziców. Biologicznego taty Kane'a i jego żonę Terry oraz biologiczną mamę Desiree i jej męża Tonego. Robi się trochę skomplikowanie, ale to jeszcze nie koniec. Różne rzeczy można przeczytać na temat tego, dlaczego Kyron został akurat z Kane'em i Terry, a nie z Desiree i Tonym po powrocie Desiree do Stanów. Według jednej wersji Desiree po powrocie do Oregonu zdecydowała, że Kyron zostaje ze swoim ojcem i macochą, głównie ponieważ nie czuła się w pełni sił, aby zająć się małym dzieckiem. A poza tym uważała, że Kane i Teddy są świetnymi rodzicami dla chłopca i nie chciała zmuszać go do przeprowadzki i do zmiany szkoły w takim momencie. Z Desiree i Tonem zamieszkał jednak starszy syn Desiree z poprzedniego małżeństwa, jeszcze zanim poznała Kane'a, ten syn miał na imię Quinn. Według innej wersji znowu, opowiedzianej przez Desiree już na kilka lat po zaginięciu chłopca, Desiree nie podobało się, jak Teddy traktowała jej syna. Planowała podobno walczyć o ponowne prawo do opieki nad nim. To jest kolejna rzecz, która tutaj towarzyszy prawie każdej informacji w tej sprawie. Tuż po zaginięciu chłopca Desiree, jak i inni rodzice opowiadali trochę inne historie niż na przykład opowiadają teraz, więc dużo tu zamieszania, dużo dezinformacji. Jest to straszne masło maślane, bo wszyscy w tej historii są po kilku rozwadach i mają dzieci z prawie każdego w związku. Dla podsumowania, Desiree i Kane są biologicznymi rodzicami Kyrona, a Desiree miała dziecko z jeszcze poprzedniego małżeństwa, nastolatka Quinna. Teddy również miała nastoletniego syna z poprzedniego małżeństwa, ten syn miał na imię James. W czasie, gdy Kyron zaginął, James jednak mieszkał ze swoimi dziadkami. A Teddy i Kane w roku 2008 mieli kolejne wspólne dziecko, małą Kiarę. Czyli mały Kyron miał nie tylko czworo rodziców. Miał poza tym trójkę przyszywanego rodzeństwa. Siostrę Kiarę, brata Quinna i brata Jamesa. Teddy zrezygnowała z pracy po narodzinach Kiary. Narodzinę zarabiał wtedy tylko Kane, który pracował dla dużej firmy Intel. Była to dobra posada, dobrze płatna, ale Kane spędzał długie godziny w pracy, poza domem. Desiree i Tony zabierali czasem Kyrona do siebie na weekendy. Mieszkali w Medford w południowym Oregonie, około 9 godzin drogi samochodem od Portland, gdzie mieszkali Kane i Terry. To zwykle Terry odwoziła Kyrona na wizyty do mamy. Kyron podobno obie kobiety nazywał mamami. Jedna była mamą z Medford, a druga mamą z Portland. Terry i Desiree miały wypracowany taki system, w którym spotykały się w połowie drogi pomiędzy Medford i Portland i przekazywały sobie tam Kyrona. Tak miało być też po południu dnia, kiedy chłopiec zaginął. Był 4 czerwca 2010 roku, piątek. Kyron, który miał wtedy niecałe 8 lat, zwykle jeździł do szkoły autobusem szkolnym. Lecz tego dnia w szkole miała miejsce wystawa naukowa, dosyć ważne wydarzenie w szkole, na której wszyscy uczniowie mogli zaprezentować swoje projekty. Wielu rodziców miało też pojawić się tego dnia w szkole, by oglądać pracę uczniów. Kyron był dumny ze swojego projektu na temat rzekotek drzewnych, nad którym ciężko pracował od kilku dni. Z tego też powodu w czasie rano Terry odwiozła go do szkoły, ponieważ wystawa miała miejsce pomiędzy 8 a 10 rano. Terry weszła do szkoły Skyline Elementary w północno-zachodniej części Portland około 8 rano razem z Kyronem i jej małą dwuletnią córką. Wpierw poszli do klasy Kyrona, która znajdowała się na drugim piętrze, gdzie chłopiec zostawił swoją kurtkę i plecak. Po czym poszli na wystawę naukową, która miała miejsce kilka sal dalej. Tam Kyron zostawił swój projekt, a Terry zrobiła mu zdjęcie, jego ostatnie zdjęcie, które potem stanie się słynne. Chłopiec stoi na nim i uśmiecha się dumnie przed swoim projektem. Cała trójka obeszła razem wystawę naukową, gdzie byli widziani przez wielu uczniów i nauczycieli, po czym zatrzymali się przed biblioteką szkolną, aby Kyron mógł zwrócić pożyczone książki. Następnie Kyron zatrzymał się na chwilę w sali swojej poprzedniej nauczycielki z pierwszej klasy, pani Macbeth. Kyron lubił tę nauczycielkę i chciał się przywitać. Gdy o 8:45 zadzwonił dzwonek, Teddy razem z Kyronem wyszła schodami na drugie piętro, gdzie znajdowała się sala lekcyjna Kyrona. Wychodząc po schodach ścigali się, to był podobno taki ich zwyczaj, zawsze gdy byli razem w szkole. Teddy wyszła innymi schodami koło sali gimnastycznej, a Kyron schodami po drugiej stronie to bodajże były główne schody. To był taki standardowy wyścig, kto pierwszy dotrze na górę. Kyron wygrał.
I gdy Teddy dotarła do szczytu schodów, Kajton szedł już korytarzem w stronę swojej klasy. Teddy wykrzyknęła do niego pożegnanie. Kajton pomachał jej, więc Teddy odwróciła się i poszła w kierunku wyjścia. Kajton nie poszedł jednak od razu na lekcję. W klasie lub pod klasą, nie wiem dokładnie, miał się spotkać z jakąś tam grupką innych uczniów, ponieważ wtedy wszystkie klasy w małych grupkach miały tego dnia obejść wystawę naukową. A lekcje zaczynały się godzinę później, o 9:45. Ze szkoły Teddy pojechała załatwić kilka spraw, po czym wróciła do domu. Niedługo później do domu wrócił też jej mąż. I całą rodziną o 15:30 poszli na krótki spacer na przystanek autobusowy, aby odebrać Kajdona. Gdy autobus nadjechał i otworzyły się drzwi, wysiadło z niego kilka dzieci. Ale Kajdona wśród nich nie było. Na początku myśleli, że tam doszło do jakiejś pomyłki. Kajdon został dłużej w szkole, albo spóźnił się na autobus, a może wsiadł do złego autobusu. Coś takiego przytrafiło się kilka lat temu starszemu synowi Terry. On przez pomyłkę wsiadł do złego autobusu szkolnego i wylądował w ogóle w innej części miasta. Na początku podobno pomyśleli, że musiał dojść do jakiegoś nieporozumienia. Na przykład nauczyciele nie puścili Kajona na autobus, myśląc, że tego popołudniu mama go odebrać. Bo czasem tak było, że jej żona zawiosiła go rano do szkoły, to zwykle też go odbierała. Ale tego dnia akurat Kajon miał wziąć autobus. Zadzwonili od razu do szkoły, aby to wyjaśnić, ale tam od sekretarki dowiedzieli się, że Kajon był nieobecny tego dnia na lekcjach przez cały dzień. Ta informacja spowodowała, że Hotmanowie rzucili się biegiem do domu, aby wsiąść w samochód i pojechać do szkoły. A szkoła od razu zgłosiła zaginięcie chłopca na 911. Telefon wykonano o 15:46. Następne godziny to było jedno wielkie zamieszanie. Teddy i Kane biegali po szkole, rozmawiając z jej pracownikami i próbując ustalić, co się stało. I kiedy Kajon był widziany po raz ostatni i z kim? Szkoła poinformowała też biologiczną matkę Kajona, Desiree. O 17:30 rodzice wszystkich uczniów byli już poinformowani o zaginięciu Kajona i poproszeni o współpracę. Tego samego wieczoru biuro szeryfa powiadomiło FBI. Okazało się, że Kajon nigdy nie dotarł na pierwszą lekcję o 9:45, ani na żadną kolejną. Co wskazywałoby na to, że zaginął podczas tej godziny, po tym, gdy dostał się z Teddy o 8:45. I tutaj muszę podkreślić, że bardzo długo zajęło mi w końcu dojście do tego, o której on się z nią rozstał i o której na pewno zaczynała się pierwsza lekcja. Bo ta sprawa często przedstawiana jest tak. Teddy odprowadziła Kajdona na drugie piętro, Kajdon poszedł w kierunku klasy, na lekcję. Ona widziała, jak on praktycznie do klasy wchodzi, ale na lekcję nigdy nie dotarł. Więc oznaczałoby to, że musiał zginąć w trakcie tych kilku sekund, kiedy zniknął z oczu Terry. I długo, długo byłam przekonana, że właśnie tak to wyglądało. Ale gdy pogrzebać trochę dokładniej, to okazuje się, że lekcje tego dnia zaczynały się o 9:45. I to wtedy po raz pierwszy Kajdon został zaznaczony jako nieobecny. Więc mamy tutaj godzinę, w czasie której wiele mogło się wydarzyć. Wszyscy zgodnie twierdzili, że Kajdon był bardzo cichy i nieśmiały. Nigdy nie wyszedł ze szkoły sam na przykład, a już na pewno nie z nieznajomym. Cokolwiek się stało, musiało stać się coś złego. Opcja, że chłopiec uciekł ze szkoły i zrobił sobie wagary na przykład, nie wchodziła w grę. Poza tym Kajdon miał dużą wadę wzroku. Nawet w swoich okularach nie widział dobrze na dalszą odległość. Powodowało to, że był jeszcze bardziej nieufny i często bał się być sam. Na liście obecności za cały dzień został oznaczony jako nieobecny. W szkołach w Stanach obowiązuje taka zasada, że gdy dziecko nie pojawia się w szkole i sekretariat nie zostaje wcześniej poinformowany przez rodziców o nieobecności, szkoła dzwoni do rodziców, aby upewnić się, że wiedzą, że ich dziecko nie pojawiło się w szkole. Jeżeli coś się stało, no to oczywiście można to wykryć i zauważyć bardzo szybko. Fajny system, w szczególności jeżeli chodzi o tak małe dzieci. Osobiście nie pamiętam, żeby w mojej szkole podstawowej było coś takiego. Ale w przypadku Kajdona coś nie zadziałało, ponieważ jego rodzice nie zostali poinformowani o jego nieobecności. Musieli odkryć to dopiero sami. Gdy przesłuchano nauczycieli, powód tego zaniedbania szybko się wyjaśnił. Pani Potter, która prowadziła pierwszą lekcję Kajdona o 9:45, zaznaczyła go jako nieobecnego, ale błędnie pomyślała, że jego nieobecność jest wyjaśniona. Pamiętała, że dzień wcześniej rozmawiała z Teddy na temat wizyty Kajdona u lekarza. Bo dzień wcześniej, 3 czerwca, w czwartek, Teddy zabrała Kierę do lekarza z powodu zapalenia ucha. I tego dnia też od razu umówiła wizytę dla Kajdona na piątek, ale 11 czerwca, nie 4.
Powiedziała lekarzowi, że martwi się o chłopca, ponieważ zachowywał się dziwnie od kilku tygodni. Miał duże problemy z koncentracją i o wszystkim zdawał się zapominać. Często zdawał się być nieobecny. Lekarz więc przekazał Terry kilka papierów, które chciał, aby nauczycielka chłopca wypełniła. Przypuszczam, że była to jakaś taka forma do wypełnienia, taka ewaluacja pod kątem np. deficytu uwagi czy zaburzeń rozwojowych. Przynajmniej tak się domyślam. Więc od razu, 3 czerwca, Terry przekazała te papiery pani Potter, mówiąc, że potrzebuje je wypełnione dla lekarza Chirona na następny piątek. 10 znowu przeczytałam, że Terry wysłała je e-mailem, a nie pojawiła się osobiście. Tak czy inaczej, gdzieś wcześniej była między nimi jakaś komunikacja, podczas której nauczycielka zrozumiała, że Chirona nie będzie w piątek w szkole. Gdzieś jednak pomyliły się piątki. Mogło to być jedynie niewielkie nieporozumienie, ale jednak jakże tragiczne w skutkach. Bo gdyby nie to, to rodzice Chirona dowiedzieliby się o jego nieobecności już pewnie około 10 rano, a nie o 16. 6 godzin, które mogły dużo zmienić. Ciężko ustalić, po czyjej stronie leży wina. Czy to nauczycielka źle zrozumiała, czy Terry celowo przekazała jej błędną wiadomość. Chiron zostawił swój plecak i kurtkę w klasie i tu też tam zostały później znalezione. Dziwne, że nauczycielka Chirona nie zwróciła na to prędzej uwagi. Ale jeżeli te rzeczy były po prostu gdzieś tam powieszone na przykład, to równie dobrze mogła nie wiedzieć, do kogo należą. Jedną z pierwszych osób, które wskazały podejrzaną i które pierwsze zaczęły otwarcie mówić o swoich podejrzeniach, była mama Chirona, Desiree. A niedługo również za nią inne osoby zamieszane w sprawę zaczęły wskazywać na jedną i tę samą osobę. Na tę, która widziała chłopca po raz ostatni. Terry Horman. I okej, trzeba zauważyć, że po tych wydarzeniach drogi Terry i reszty rodziny, czy reszty rodziców Chirona, jak można ich nazwać, rozeszły się. To tak lekko mówiąc. Obie strony weszły wręcz na wojenną ścieżkę. Moim zdaniem trzeba więc ostrożnie traktować te wszystkie zarzuty i to wszystko, o co oni się oskarżają i czym się przerzucają, ponieważ no, tam między nimi nie tyle nie ma przyjaźni czy miłości teraz, również były problemy wcześniej, Terry i Desiree na przykład nigdy się nie lubiły. Jeżeli wiecie cokolwiek o tej sprawie, to pewnie wiecie, że Terry postrzegana jest jako naprawdę zła i niedobra macocha. Wiele tych informacji pochodzi od Desiree albo od Kane'a, a nie od policji, ale trzeba je przytoczyć tak czy inaczej. Według Kane'a jego żona miała ze złą jakieś problemy psychiczne. Podobno nadużywała alkoholu. Kane twierdził, że wrócił kilka razy do domu i zastał ją śpiącą pijaną na kanapie, gdy ich córka raczkowała bez opieki sama po domu. Faktem jest, że w roku 2005, 5 lat wcześniej, Terry została zatrzymana za jazdę po pijanemu. Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniosła u niej dwukrotnie więcej niż dopuszczalna dawka. Z tyłu w samochodzie jechał razem z nią jej starszy syn. Terry nie zaprzeczała zarzutom, podobno okazała struchę, zgodziła się ponieść karę w sądzie i ponieważ było to jej pierwsze przestępstwo, karę otrzymała dosyć łagodną. Nie otrzymała wyroku więzienia, a jedynie przymusową terapię dla alkoholików. W ogóle chyba muszę też podkreślić, że wiele informacji, w szczególności te dotyczących Terry i różnych jej przestępstw i grzeszków, pochodzą od Desiree Young. Ona już od pierwszego dnia zaczęła podejrzewać Terry, a poza tym blisko współpracowała właśnie z autorką książki o Chironie, która wyszła w poprzednim roku. Cała ta książka wręcz jest opisana z jej punktu widzenia. Terry nie zgodziła się wziąć udziału w powstaniu książki, nie zgodziła się udzielić żadnego komentarza czy wywiadu. Więc wiele tych rzeczy, jakie wiemy, wiele tych złych rzeczy, jakie wiemy o Terry, nie pochodzą od niej, czy nawet nie od policji, ale między innymi od Desiree. Uważam, że jest trochę nie fair, ponieważ mimo wszystko Terry powinna mieć szansę móc się bronić. Nie mówię, że koniecznie te informacje są nieprawdziwe, bo mogą jak najbardziej być prawdziwe, ale moim zdaniem trzeba je po prostu traktować ostrożnie. Desiree zdecydowanie za Terry nie przepadała. Terry i Kane zaczęli się spotykać jeszcze w czasie, gdy Desiree była w ciąży z Chironem. I ona nigdy nie powiedziała tego wprost, ale oglądając kilka wywiadów z nią, w których ona o tym opowiada, odniosłam takie wrażenie, że ona poniekąd winiła Terry za rozpad swojego małżeństwa. Desiree miała też za złe, że ani Terry, ani Kane nie poinformowali jej osobiście o zaginięciu Chirona. Informacje te przekazała jej dopiero sekretarka szkolna. Ale osobiście nie widzę w tym niczego aż tak dziwnego, bo to nie jest tak, że oni, nie wiem, czekali kilka dni, czy nawet kilka godzin, żeby ją poinformować,
Oni odkryli, że Chiron zaginął o 15:30, a do Desiree zadzwoniono niecałą godzinę później. To jasne, że gdy dzieje się coś takiego, to nikt nie myśli logicznie. Gdzieś tam działa panika, rodzi się chaos. A poza tym Desiree mieszkała kilka godzin samochodem od Portland, więc przypuszczam, że w całej tej panice i popłochu zadzwonienie do niej po prostu nikomu nie wydało się aż tak pilne czy ważne. Poszukiwania rozpoczęły się jeszcze tego samego wieczoru. Gdy Desiree i jej mąż Tony dotarli do Portland, było już późno, było bodajże około 22:00. W okolicy poszukiwania trwały już na dobre, w powietrzu był helikopter, a dom Terry i Kane'a, raz później też szkoła, stały się takim centrum logistycznym poszukiwań. Terry podobno była w domu razem z Kane'em, Terry biegała w kółko, oferując wszystkim kawę, jedzenie. Ponieważ wielu sąsiadów, wielu znajomych, mieszkańców Portland chciało jakoś pomóc, ale nie wiedzieli jak, więc zaczęli pojawiać się przed ich domem, tam z napojami, z jedzeniem, ze wszystkim, co mogli zaoferować, gdzie w ten sposób pomóc rodzinie, jak i pomóc osobom poszukującym. Podobno tyle było tych donacji, tyle było jedzenia i picia, że w pewnym momencie musiano poprosić, aby ludzie nie przywozili już więcej, bo nikt nie był w stanie zjeść i wypić tego, co im podarowano. Ale ta bieganina Terry, takie wręcz prawie odgrywanie przez nią hostesy, jeszcze bardziej zdenerwowało Desiree, bo odniosło wrażenie, że Terry nie zachowywała się w sposób odpowiedni, że wręcz wydawała się być nabuzowana i poniekąd jakby w dobrym nastroju, jakby całe to zamieszanie działało na nią dobrze. Według jej zeznania, ale znów tylko według jej zeznania, wszyscy byli zdenerwowani, wszyscy byli w szoku, płakani, mieli zaczerwienione oczy. Wszyscy poza Terry. Tego dnia policjanci wydrukowali ostatnie zdjęcie Chirona, które Terry zrobiła tamtego dnia. Niedługo później to zdjęcie znali praktycznie wszyscy mieszkańcy Portland, a później też praktycznie całych Stanów. W wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności Chiron tamtego dnia miał na sobie podkoszulkę z logo słynnego serialu CSI, którego podobno jego rodzice i opiekunowie byli wielkimi fanami. Jednym z pierwszych kroków w śledztwie było poproszenie wszystkich bliskich Chirona o podanie swoich dokładnych danych i informacji. Policja i FBI chcieli mieć dostęp do wszystkiego, do ich kont bankowych, kart kredytowych, pobrać wszystkie ich informacje z ich telefonów komórkowych, e-maili, komunikatory, wszystko. W ten sposób mogliby wykluczyć, że ktoś z nich mógł być jakoś zamieszany w zaginięcie chłopca. Policja przeszukała dom Hotmanów oczywiście, jak i ich dwa samochody, ale nie znaleziono niczego niepokojącego. Żadnych śladów krwi, czy śladów sugerujących, że ktoś na przykład porządnie dopiero co wysprzątał samochód na przykład. Nic z tych rzeczy. Poza tym policjanci chcieli znać wszystkie szczegóły z tamtego dnia. Co wszyscy robili. A w szczególności Terry, ponieważ to ona widziała chłopca po raz ostatni. Co dokładnie robiła z Chironem tamtego dnia oraz co robiła po szkole i w jakich okolicznościach się z nim rozstała. I właśnie, co tamtego dnia robiła Terry? Bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy tutaj. Ona opuściła szkołę około 8:45, jak mówi, i widziała Chirona po raz ostatni idącego korytarzem, gdy ona stała na schodach. I tutaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, bo Terry podobno na początku powiedziała, że widziała Chirona idącego korytarzem w kierunku klasy. Ale według Desiree Young, podobno w miejsce, w którym Terry rzekomo stała na schodach, nie dało się dostrzec jego klasy. Więc Desiree od razu założyła, że Terry wtedy kłamie. To była właśnie jedna z tych pierwszych małych nieścisłości, która jakoś tak obróciła wszystkich przeciwko Terry. Ale ten spór znowu o to, gdzie Terry stała i co mogła widzieć, to jest w ogóle ciekawa rzecz. I w ogóle, która klasa to była klasa Chirona, to jest kolejny spór. Spróbuję wam pokazać mapę szkoły. Znów nie tak łatwo jest się doszukać wyjaśnienia, gdzie dokładnie Terry stała, gdzie była jego klasa, gdzie był Chiron widziany po raz ostatni, gdzie to jest właśnie często przytaczane, że Desiree przyłapała ją na kłamstwie, że z tamtego miejsca nie widać było klasy Chirona, to okazało się, że chyba jednak Desiree się tutaj myliła. Bo Desiree powiedziała w wywiadzie i była przekonana podobno, że sala Chirona znajdowała się pod numerem 213. Gdy w rzeczywistości, co zostało wyjaśnione w wywiadach, m.in. u doktora Phila, była to jednak klasa pod numerem 209 na samym końcu korytarza. I podobno z miejsca, gdzie Terry stała, jak najbardziej da się dostrzec klasę Chirona. I z tego, co widziałam, Terry twierdzi, że Chiron był gdzieś mniej więcej w połowie drogi, w połowie korytarza, może tuż przed klasą. Ale szczerze to nie rozumiem nawet i tak tego sporu tak do końca, ponieważ wychodzi na to, że Chiron poszedł głównymi schodami,
Ateli poszła mniejszymi, bocznymi schodami koło sali gimnastycznej. Stojąc na tych schodach, przynajmniej z mapy tak wynika, mamy przed sobą długi korytarz, gdzie klasa Kairona jest na samym końcu, a klasa 213 znajduje się tylko kilka klas bliżej. Więc nieważne, w której sali Kairon miałby lekcję, do której by akurat szedł, stojąc na schodach powinniśmy być w stanie to widzieć, tak czy inaczej. Tak czy inaczej, to jest takie coś, na czym długo się debatuje, więc musiałam to poruszyć. Ale moim zdaniem w tym nie można się doszukiwać zbyt wiele. Mam wrażenie, że to jest po prostu nieporozumienie. I wiem, że jakby celem dążenia tutaj tego wszystkiego jest dojść do tego, czy Teri kłamie, czy nie kłamie. Ale jeżeli Teri kłamałaby, to czy nie wymyśliłaby jakiejś lepszej historii? Nie powiedziałaby, gdzie dokładnie dostała się z Kaironem w jakiś taki mniej, nie wiem, skomplikowany sposób? Bo ta historia, że ścigali się po schodach i gdzie ona go widziała i tak dalej, wydaje się dosyć skomplikowana. Trochę czasu zajęło mi dojście do tego, jak to wyglądało i tak dalej. Więcej sensu miałoby opowiedzenie jakiejś prostszej historii. Tak czy inaczej mam wrażenie, że musiałam to poruszyć, nie mogłam tego przemilczeć. Ale przechodząc dalej, co Teri dalej robiła? No wyszła ze szkoły, zapakowała Kirę do samochodu i pojechała w kierunku sklepu, Fred Meyer. To jest taka sieć, nie wiem, supermarketów, podobno dosyć popularna w Oregonie. I pojechała tam w celu zakupienia lekarstwa na receptę. Bo jak wiemy, dzień wcześniej była z Kirą u lekarza, ponieważ dziewczynka miała zapalenie ucha. I lekarz coś tam jej przepisał. Nie byłam, nie jestem pewna, czy to był antybiotyk, czy coś innego, no ale miała receptę do zrealizowania. Jak się okazało, tamtejsza apteka akurat nie miała leku, którego Teri szukała. Więc Teri postanowiła pojechać do innego sklepu, ale będąc tym pierwszym jeszcze przy okazji szybko złapała kawę w Starbucksie. Według rachunku było to dokładnie o 9:12. Stamtąd pojechała do kolejnego najbliższego sklepu w Fred Meyer przy Walker Road. Spędziła tam około pół godziny, czekając aż farmaceuta przygotuje jej receptę, bo w tym sklepie akurat ten lek, którego potrzebowała, mieli. I będąc w tym sklepie wpadła na znajomą, Andrea, która pracowała na siłowni, z której Teri często korzystała. Andrea później zezna, że rozmawiała wtedy krótko z Teri, dowiedziała się m.in., że Kira jest chora, że czekają na leki dla niej i Teri podobno zachowywała się zupełnie normalnie. Pokazała jej nawet zdjęcie uśmiechniętego Kairona, które wcześniej zrobiła. Andrea nie uznała wtedy tego za dziwne, ale w świetle kolejnych wydarzeń dało jej to trochę do myślenia. Faktem jest, że w obu sklepach Teri została nagrana na monitoringu. Wszystko się wtedy zgadzało, wszystkie jej zeznania były potwierdzone. Było dokładnie tak, jak Teri powiedziała. A na nagraniach jest sama z Kierą, nie ma z nią Kairona. Niektóre sklepy miały kamery na zewnątrz, więc sprawdzono oczywiście również te, a przede wszystkim te skierowane na parking. One nagrały Teri, siadającą do białego pick-upa należącego do jej męża, którego Teri akurat wtedy prowadziła. I na kamerach istotnie widać, że Teri wsadza Kierę do fotelika dla dziecka, po czym wsiada do samochodu i odjeżdża. Te nagrania, z tego co widziałam, nie są obecnie dostępne, ale podobno z powodu jakości nagrania nie było możliwe określenie, czy poza nią i poza Kierą w samochodzie na tylnym siedzeniu na przykład był ktoś jeszcze. Następnie Teri tamtego dnia zrobiła szybki przystanek w pralni, tuż obok sklepu Fred Meyer, aby zostawić kilka koszuli Kane'a do czyszczenia. Stamtąd pojechała do kolejnego sklepu, do Michaels. Dotarła tam około 10:10, ale nie jest do końca jasne, jak dużo czasu tam spędziła. Wiemy, że o 10:39 wykonała telefon. I nie jestem pewna, do kogo dzwoniła. Czasem można przeczytać, że rozmawiała ze swoją mamą, ale chyba policja dokładnie nie potwierdziła, z kim rozmawiała. Ale wszędzie można odnieść wrażenie, że ta rozmowa i z kim rozmawiała nie miała w tej sprawie żadnego znaczenia. Albo jeżeli miała, to nie zostało to nigdy ujawnione. Ale duże znaczenie przywiązuje się do tego telefonu o 10:39, ponieważ gdy ona z telefonu skorzystała, to jej telefon odebrał sygnał z wieży telefonii komórkowej, która swoim zasięgiem obejmuje wyspę Sovie w Portland. To jest taka duża wyspa pomiędzy dwoma rzekami w północno-zachodniej części Portland. I z tą Sovie Island też są kontrowersje, ale o tym zaraz. O 11:40, kiedy pojawiła się na siłowni, w której stale gościła. Siłownia ta miała specjalną salę dla dzieci, gdzie rodzice mogli zostawiać swoje dzieci tam pod opieką kogoś dorosłego na bodajże maksymalnie godzinę, żeby pójść sobie poćwiczyć. Zarówno Teri, jak i Kane korzystali z tej siłowni. Teri zostawiła tam córkę na około 40 minut i około 12:20 wyszła z siłowni. Będąc tam, rozmawiała z kilkoma stałymi bywalcami.
Generalnie podobno nie spędziła zbyt dużo czasu ćwicząc. Chyba była tam bardziej po to, aby się, nie wiem, pokazać, czy poplotkować. Może też wypełnić czymś swój dzień. Do domu według jej zeznania dotarła około 12:40. Co znów ma sens i potwierdza to elektronika, bo wiemy, że była na pewno w domu o 13:21, bo wtedy zalogowała się na ich domowy komputer, aby wejść na swoje konto na Facebooku i wrzucić 9 nowych zdjęć. Głównie zdjęcie ich rodziny, zdjęcie jej córki oraz zdjęcie Kaidona z tamtego poranka, jak i zdjęcie z wystawy naukowej. O 14:00 do domu z pracy wrócił Kane, który został żonę wciąż przy komputerze. Wziął prysznic, zjadł coś na szybko, a o 15:30 całą rodziną poszli odebrać Kaidona z przystanku autobusowego. I też to znacie, to właśnie wtedy odkryli, że chłopiec nigdy nie wsiadł do autobusu powrotnego. Jak może już zauważyliście, w dniu Terry jest mniej więcej godzina, może godzinę, półtorej godziny, ponieważ nie wiemy, kiedy ona dokładnie opuściła Michaels. Ona mówi, że w czasie tej godziny, gdy wyszła ze sklepu, zrobiła sobie małą przejażdżkę. Chciała pójść na siłownię, ale najpierw miała nadzieję, że mała Kiera zdrzemnie się w samochodzie. Około godziny 10:00 Kiera zwykle ucinała sobie poranną drzemkę, więc wtedy jeździła przez jakiś czas po wiejskich drogach w okolicy w nadziei, że jazda w samochodzie uśpi Kierę. To jest podobno coś, co ona często robiła i co na Kierę działało. Sama nie mam małego dziecka, więc nie mogę powiedzieć, ale podobno to jest coś, co rodzice często robią i podobno właśnie jazda w samochodzie często małe dzieci usypia. Po tym, gdy Kiera się obudziła, Terry zobaczyła, że dziewczynka czuje się dobrze. Wcześniej też podała jej te leki, które odebrała w aptece, więc Terry zdecydowała, że pójdzie na siłownię. I to właśnie ta godzina, gdy Terry jeździła po tych drogach, gdzie była dokładnie, co to była i czy była gdzieś widziana, stała się oczywiście kluczem do rozwiązania całej tej zagadki. 4 dni po zaginięciu Kaidona, Terry została poproszona pierwszy raz o podanie się testowi wariografem. Coś, na co podobno od razu się zgodziła. Spędziła na posterunku policji aż 10 godzin tamtego dnia. Po czym usłyszała, że nie przeszła go pomyślnie. Ale szczerze to znowu znalazłam 2 wersje. Według jednej wariograf wykazał, że Terry kłamała, mówiąc, że nie wie, co stało się z Kaidonem, a według innej wyniki były niejasne i nie dało się określić, czy Terry mówi prawdę, czy kłamie. Kilka dni później została poproszona o poddanie się testowi ponownie, co chyba właśnie sugeruje, że były jakieś wątpliwości co do rezultatów z pierwszego testu. Drugiego podejścia Terry jednak nie ukończyła. Po kilku godzinach wyszła, odmówiła dalszej współpracy i wróciła do domu. Ale 19 czerwca za namową rodziny poddała się testowi po raz trzeci, po czym znów powiedziano jej, że nie przeszła go pomyślnie. 2 tygodnie po zaginięciu Kaidona policja zaczęła rozprowadzać ulotki wśród mieszkańców Portland. W szczególności wśród rodziców dzieci, które uczyszczały do Skyline. Ale nie było to tylko zdjęcie Kaidona, tak jak wcześniej. Poza zdjęciem chłopca było też tam jedno zdjęcie białego pick-upa, który Terry tamtego dnia prowadziła, i 2 zdjęcia Terry. Wszystko to zostało też pokazane w telewizji. Proszono każdego, kto mógł widzieć Terry, Kaidona lub samochód 4 czerwca gdzieś w Portland. Liczyła się każda informacja. Nie powiedziano dokładnie, dlaczego szukano ludzi, którzy mogli widzieć Terry lub jej samochód. Ani razu nie padło tam słowo, że Terry jest podejrzana, że policja się na niej koncentruje. Po prostu pytano, czy ktoś ją wtedy gdzieś widział. Ale z drugiej strony nie było też potrzeby nic mówić. Dla wszystkich stało się jasne, kto jest głównym podejrzanym i wokół kogo śledztwo najwyraźniej się koncentruje. Wspomniałam wcześniej, że o 10:39 telefon Terry zalogował się do sieci, odbierając sygnał z wieży na Sowie Island, dużej wyspy pomiędzy rzekami Willamette i Columbia, w północno-zachodniej części Portland. I jak się domyślacie, nie było żadnego powodu, dla którego Terry miałaby tam być. Na wyspie nie ma za wiele, głównie krzaki, lasy, bagna, kilka domów. I ze względu na ten telefon, jakieś 10 dni po zaginięciu Kaidona, poszukiwania przeniosły się właśnie na tę wyspę. Użyto helikoptera, przeszukano stawy, bagna, użyto psów tropiących, jednak niczego nie znaleziono. W 2013 roku policja jednak przyznała, że skupienie się na Sowie było zupełnym błędem, bo na wyspie nie ma nawet wieży telefonii komórkowej. W pobliżu rzeczywiście była wieża, ale wieża ta swoim zasięgiem obejmowała obszar znacznie większy niż tylko wyspa.
W tym obejmowała również dom Hormanów przy Sheltered Nook Road oraz szkołę Chirona, Skyline. To było coś, co śledczy na początku źle zinterpretowali. Dopiero zatrudnienie eksperta z Kalifornii pomogło rozwiać te wątpliwości. Więc tak naprawdę jedyne, co wiemy, to to, że wtedy przebywała w pobliżu Sovy Island. Tak jak zresztą zeznała, ponieważ jej dom i szkoła oraz sklepy, w których była, nie są tak daleko od tej wyspy. Poza tym ze wszystkich miejsc w Portland, jak i w okolicach, to chyba akurat na Sovy Island Terry raczej na pewno nie przebywała. Ponieważ na tę wyspę można się dostać tylko w jeden sposób – mostem. Jest dokładnie tylko jeden most, który prowadzi na tę wyspę. Został zbudowany bodajże w roku 2008, ponieważ był dosyć nowy, to znajdowała się na nim kamera. I to działająca kamera. Więc nagrania z niej oczywiście zostały sprawdzone. I w żadnym momencie tamtego dnia nie uchwycono białego pick-upa, który Terry prowadziła. Co potwierdza raczej na pewno, że Terry tam tamtego dnia nie było. No chyba, że spotkała się z kimś innym, z kim wjechała na wyspę. Ale tak czy inaczej, skierowanie poszukiwań przede wszystkim na tę wyspę nie miało żadnego sensu, jak się okazuje. Było to ogromną stratą czasu i stratą funduszy. Siłownia i praca nad swoim ciałem to jest coś, co łączyła chyba wszystkich dorosłych w tej historii. Kane i Desiree poznali się na siłowni właśnie. A jego druga żona również spędzała mnóstwo czasu ćwicząc. W roku 2005 Terry zajęła czwarte miejsce w konkursie bodybuildingu dla kobiet. Kilka dni po zaginięciu Chirona na Facebooku Terry pojawił się post, który wywołał burzę. Post o treści: idę jutro na siłownię. A burzę wywołało dlatego, że kilka dni po zaginięciu swojego przyszywanego syna Terry pisze o chodzeniu na siłownię. Kane jednak wstawił się wtedy za nią i wszystko wyjaśnił. Powiedział, że ona nie poszła na siłownię sama. On również z nią poszedł. Może dla kogoś patrzącego na to z boku wydaje się to dziwne, ale oboje zdecydowali się pójść poćwiczyć kilka dni po zaginięciu syna. Podobno policjanci dzień wcześniej urządzili sobie taką pogadówkę, rozmowę ze wszystkimi rodzicami i opiekunami Chirona i poprosili ich, aby powrócili do swojej normalnej rutyny dnia. Przynajmniej w miarę możliwości. Proszono, aby zaczęli robić wszystko tak jak wcześniej. Głównie ze względu na ich zdrowie psychiczne oraz na to, że na tym etapie nie mogli już wiele więcej zrobić. Więc Kane i Terry uznali, że pójście na siłownię dobrze im zrobi. W obronie Terry i tego jej posta można jeszcze powiedzieć, że był to tylko jeden z wielu, jakie Terry napisała w tamtym czasie. Wszystkie inne dotyczyły zaginięcia Chirona. Terry spędziło dużo czasu na Facebooku, udostępniając wszystkie informacje, odpisując na wiadomości od zmartwionych znajomych na przykład. W ogóle mam wrażenie, że w tej historii dużo się mówi o tym, że dorośli w nią zamieszani robili różne rzeczy, które można powiedzieć, nie wiem, niekoniecznie wypadałoby robić w takiej sytuacji. Bo pod koniec czerwca Desiree i Tony wrócili do Medford, a po powrocie pojechali na ryby. A dwa miesiące później, w sierpniu, odnowili swoją przysięgę małżeńską. Mieli tę ceremonię już zaplanowaną od dawna i zdecydowali, że jest za późno na anulację. I wszystkie takie małe rzeczy właśnie można odwrócić przeciwko nim. Ale nie uważam, że należy. Każdy ma przecież prawo przechodzić żałobę na swój sposób. Pod koniec czerwca pojawiła się nowa, niezwykle sensacyjna informacja, która poniekąd wywróciła wszystko do góry nogami. Policja, przeglądając e-maile i wiadomości Terry, odkryła, że Terry zatrudniła ogrodnika do zajmowania się ich dużym ogrodem, liczącym sobie 5 aktów. Coś, o czym, jak się okazuje, Kane nie wiedział. Okazało się, że Kane chciał, aby ich ogrodem zajmował się jego przyrodni syn, nastoletni James. Ale że to była praca ciężka fizycznie i czasochłonna, Terry, aby ulżyć synowi w tym obowiązku, zatrudniła kilka razy ogrodnika, nie mówiąc o tym mężowi. Ogrodnik ten nazywał się Rodolfo Rudy Sanchez. I gdy policja się z nim skontaktowała, to miał niezwykłą historię do opowiedzenia. Na kilka miesięcy przed zaginięciem Chirona Terry spotkała się z Rodolfo w restauracji, gdzie zaoferowała mu 10 tysięcy dolarów za zabicie jej męża. Terry chciała, aby Rudy sprawił, że wszystko będzie wyglądało na napaść na tle rabunkowym. A zapłatą dla Rodolfo miało być 10 tysięcy dolarów, które Kane podobno miał przy sobie zawsze nosić, co okazało się nieprawdą. Czy niemożliwe było, żeby ktoś codziennie nosił przy sobie taką sumę pieniędzy. Poza tym Terry zaoferowała Rudolfo jeszcze jedną rzecz – seks.
chciała rozpocząć z nim romans. Rudy miał podobno odrzucić wtedy obie propozycje. Przed ujawnieniem tych wszystkich informacji, Rodolfo zgodził się współpracować z policją. Z założonym podsłuchem pojechał do domu Terry, gdy ta była sama. Jego zadaniem było rozpoczęcie rozmowy o zabiciu Kane'a. Sanchez miał powiedzieć Terry, że zmienił zdanie i że decyduje się przyjąć jej ofertę. Przyprowadził z sobą też mężczyznę, policjanta pracującego pod przykrywką, który miał właśnie udawać tego płatnego zabójcę na zlecenie, którego Rudy gdzieś znalazł. Ta zasadzona na Terry pułapka jednak nie wypaliła. Okazała się wręcz zupełną porażką. Terry, gdy tylko zrozumiała i zobaczyła, co się dzieje, od razu złapała za telefon i zadzwoniła na policję. Podczas rozmowy z nim nie powiedziała też niczego sugerującego, że planowała kiedykolwiek zabić Kane'a. Nie padło też ani jedno słowo o Chironie. Teddy zasugeruje wiele lat później w wywiadzie u doktora Phila, że jeden z powodów, dla których Sanchez sprzedał policji tę całą historię o zatrudnieniu go jako mordercy, był fakt, że policjanci mogli grozić mu deportacją. Nie jestem pewna, z jakiego kraju pochodził Rudy Sanchez. Ale chyba nie był w Stanach całkiem legalnie, albo przynajmniej przebywał tam tylko na jakiejś tymczasowej wizie. Jest jeszcze jedna rzecz, która również rzuca trochę inne światło na tę historię. Sanchez podobno bardzo kiepsko mówił po angielsku. Policjanci potrzebowali tłumacza, aby się z nim dogadać. A Teddy znów nie znała hiszpańskiego. Więc ciężko sobie wyobrazić, że zaprosiłaby go gdzieś i poprosiła o pozbycie się jej męża. Bariera językowa bardzo by to utrudniła, w szczególności jeżeli rozmawialiby na przykład w głośnej restauracji. Teddy później oświadczyła też, że Rudy Sanchez próbował z nią flirtować, gdy zatrudniła go w 2010. Pojawił się w jej domu tamtego roku w Dzień Matki. Był podobno elegancko ubrany, pachniał wodą kolońską i próbował ją podrywać. Podcałował ją nawet w policzek. Teddy powiedziała, że na jakiś czas wystraszyła się, że Sanchez miał zamiar ją zgwałcić. Ale jeżeli chodzi o to spotkanie, to nie ma zbyt wielu szczegółów. Ale wynika chyba z tego, że Teddy próbowała zasugerować, że może też ta cała historia była jakąś zemstą na niej, ponieważ nie chciała z Sanchezem rozpocząć romansu. Niestety jest jedna z tych historii, gdzie mamy słowo przeciwko słowu, a że oni oboje wydają się nas już trochę podejrzanymi personami, no to ciężko zdecydować, komu tu wierzyć. Analiza wiadomości i e-maili Terry wykazała jeszcze jedną szokującą rzecz. Te informacje na jej temat po prostu zaczęły pojawiać się jedna po drugiej. Okazało się, że Terry miała romans. Od jakiegoś czasu wymieniała SMS-y o erotycznych treściach z mężczyzną nazwiskiem Michael Cook, który był przyjacielem Kane'a z czasów szkolnych. Terry nie znała Michaela wcześniej. Poznała go dopiero po zaginięciu chłopca. Pierwszą wiadomość o podłożu erotycznym, powiedzmy, wysłała do niego 26 dni po zaginięciu Chirona, czyli pod koniec czerwca. Poznali się, gdy Michael był jednym z wolontariuszy pomagających w poszukiwaniach. Później Terry wytłumaczyła to tak, mówiąc, że ten romans miał być taką formą zemsty. Planowała rozstać się z Kane'em, który, jak wierzyła, zdradzał ją. Więc romansowanie z jego kolegą miało być taką formą zemsty. A jeżeli Kane miał jakiś romans, to dowody na takowy nigdy nie zostały upublicznione. Warto też podkreślić, że konwersacja między nimi była dosyć jednostronna. To znaczy głównie Terry wysłała te SMS-y. Również jedynie ona wysłała mu zdjęcia. On jedyne zdjęcie, jakie wysłał, to z jakiejś tam wycieczki, gdy poszedł gdzieś nurkować. Więc to Terry wyraźnie była odpowiedzialna za rozpoczęcie tego całego romansu. I nie mam pojęcia, co wtedy myślała i co działo się w jej głowie. Ale jeżeli chciała dać nam kolejny powód, aby ją podejrzewać, to jej się udało. W szczególności, że musiała być świadoma, że policja monitoruje jej telefon i telefon innych bliskich Chirona i wcześniej czy później to odkryje. Pod napływem wszystkich tych nowych informacji, w szczególności o tym, że Terry rzekomo próbowała zabić Kane'a, ten pod koniec czerwca spakował się, zabrał Kiarę i zostawił Terry. Niedługo później wysłał jej papiery rozwodowe. Wniósł też o zakaz zbliżania się dla niego i dla córki. W tym momencie też drogi Terry, jak i reszty rodziny, zupełnie się rozeszły. Niedługo później Terry zatrudniła adwokata, Stephena House, jednego z najlepszych obrońców w Oregonie. Jej rodzice pomogli opłacić jego wynagrodzenie, które według jednego z źródła wynosiło podobno nawet ponad $300,000. A gdy Terry została w domu sama, to do ich domu wprowadziła się na jakiś czas jej przyjaciółka z siłowni, Didi Spychor.
Kiedy zdawałaś się być ostatnią osobą, poza jeszcze jedną przyjaciółką, która w mediach nigdy nie została nazwana z imienia i nazwiska, która jeszcze nie odwróciła się od Terry. Kiedy powiedziała później, że Terry została w domu sama, więc ona zaczęła się obawiać o jej bezpieczeństwo, jak i o zdrowie psychiczne, ponieważ zaczęła otrzymywać pogróżki przez internet, różne nienawistne wiadomości, komentarze od ludzi teraz przekonanych o jej winie, więc Lily postanowiła zatrzymać się tam i nie odstępować jej na krok. Co ciekawe, Lily Spychet opowiedziała zupełnie inną historię niż ta opowiedziana przez Desiree chociażby. Według Lily, Terry była pogrążona, wyraźnie pogrążona w głębokim żalu po zniknięciu Kyrona. Sporo dni spędziła w zupełnej izolacji, przesiadując w pokoju Kyrona, oglądając jego rysunki, albumy ze zdjęciami. Ponieważ Lily jakoś tak nagle zdała się zbliżyć do Terry, to policja, jak i prasa zaczęły się jej przyglądać. 4 czerwca, w dzień zaginięcia chłopca, Lily pracowała na farmie przy Northwest Old Germantown Road, nie tak daleko znów od domu Kane'a i Terry. Podobno w porze lunchu tamtego dnia wszyscy pracownicy zebrali się i zjedli razem wspólny posiłek. Ale Lily nigdzie w tym czasie nie było, mimo że jej samochód wciąż był zaparkowany na farmie. Jej szef nawet zadzwonił do niej na jej telefon komórkowy, ale nikt nie odebrał. Lily odnalazła się dopiero około 13, twierdząc, że cały ten czas była na farmie i pracowała w odległym jej zakątku. Faktem jest, że farma liczy sobie około 40 akrów, więc rzeczywiście łatwo tam kogoś zgubić. A nie odebrała telefonu, ponieważ nie miała go przy sobie. Zostawiała go w samochodzie. Policja zaczęła wierzyć, że z powodu niezbyt dużej ilości czasu, jaką Terry miała, ktoś mógł Terry 4 czerwca pomagać, jeżeli istotnie jest winna. Lily zatrzymała się w domu Terry na jakieś 2 tygodnie, aż w końcu, korzystając z drogi sądowej, Kane zmusił Terry do opuszczenia ich wspólnego domu. Terry wtedy musiała przenieść się do domu jej rodziców w Rosebergu. Następnego dnia, już po tym, gdy Terry się wyprowadziła, 17 lipca, Kane i Kiera wprowadzili się tam z powrotem. Pamiętacie tę ulotkę, którą wypuszczono ze zdjęciem samochodu, ze zdjęciem Kyrona i zdjęciem Terry? No to teraz policja wypuściła kolejną, tym razem również i ze zdjęciem Lily. 26 lipca Lily Spychet pojawiła się przed prokuraturą, aby złożyć swoje zeznania. Nieznane są wszystkie szczegóły, ale Lily została wtedy opisana jako otwarta do współpracy. Jej zeznania nie spowodowały też, że sprawa w jakikolwiek sposób ruszyła z miejsca, czy nie wiem, nie doszło do żadnego aresztowania. Lily podobno na początku nie była chętna do współpracy, ale jej mały sekret w końcu wyszedł na jaw i okazało się, że nie miał nic wspólnego z Kyronem. Lily od ponad roku była na zasiłku dla bezrobotnych, twierdząc, że była jedynie wolontariuszką na farmie przy Germantown Road. Ale policja prędko odkryła, że Lily od ponad roku była tam zatrudniona, pracowała i otrzymywała pełne wynagrodzenie. To było takie małe oszustwo, które ona sobie tam wymyśliła, przeprowadziła. Jednocześnie zbierała benefity dla bezrobotnych i pracowała, nie zgłaszając nigdzie gotówki, którą zarobiła. Za takie oszustwo oczywiście mogły jej grozić poważne konsekwencje, więc obiecano jej podobno, że na sprawę zostanie przymknięte oko, jeżeli Lily zgodzi się złożyć zeznania w sprawie Terry. Lily się zgodziła, opowiedziała wszystko, co wiedziała, ale sęk w tym, że nie miała nic obciążającego do powiedzenia. Zgodziła się jednak poddać testowi wariografem, który również podobno zdała. Niedługo później rozpoczęto poszukiwania w okolicy Old Germantown Road, gdzie Lily pracowała tamtego dnia. Poszukiwania nigdy nie przyniosły żadnych rezultatów. A jeszcze z innych ważnych, moim zdaniem, a może trochę mniej znanych informacji. Gdzieś w okolicach 4 czerwca, może dzień wcześniej, może w ciągu tego dnia, Terry zrobiła sobie ranę z przodu łydki. Nie wiem, czy policja kiedykolwiek sfotografowała tę ranę, czy może cała ta sprawa wyszła po fakcie, gdy rana się już zagoiła. Ale wiemy, że Terry 4 czerwca miała ranę na nodze, bo pokazała ją m.in. jednej kobiecie, z którą rozmawiała na siłowni tamtego dnia. Powiedziała, że zrobiła ją sobie wcześniej, gdy niechcący upuściła ciężarek na nogę. Nie jest jasne, w jakim stanie była ta rana 4 czerwca. Czy była świeża i najwyraźniej powstała tego samego dnia, czy może wcześniej. Znów oczywiście nasuwa się pytanie, czy Terry mówi prawdę, czy był to po prostu jakiś niewielki wypadek z ciężarkiem, czy może doznała tych obrażeń w jakiś inny sposób. W lipcu jedna z przyjaciółek Terry Horman kupiła kilka przedpłaconych telefonów, tak zwanych Bednar Phones,
które nie wymagają rejestracji, albo tam bodajże wymagają, ale można to zrobić pod fałszywym imieniem. Telefony te zostały rozprowadzone wśród Terry Horman i jej przyjaciółek, w tym Didi. Gdy śledczy odkryli ten dziwny zakup, oczywiście mieli sporo pytań do Terry, do jej dwóch znajomych. Jak się okazało, Terry i bliskie jej znajome koleżanki były przekonane, słusznie zresztą, że cały czas były podsłuchiwane przez policję. Dodatkowo ich prywatne numery telefonów wyciekły do prasy, więc od rana do wieczora były dręczone różnymi telefonami. A chciały mieć ze sobą kontakt i chciały zachować przy tym trochę prywatności. Stąd pomysł kupienia tych telefonów. Oczywiście taki zakup nie był przestępstwem, a ich wyjaśnienie, że chciały trochę prywatności i że chciały odpocząć od wścibskich dziennikarzy, nawet miały sens. Ale znów, w oczach opinii publicznej nie wyglądało to najlepiej dla Terry Horman. Prawie 2 lata po zaginięciu Kyrona, 2 czerwca 2012 roku, Desiree Young pozwała Terry Horman w sądzie cywilnym. Oskarżyła Terry o porwanie jej syna i pozwała na 10 milionów dolarów. Kilka miesięcy później na rozmowę z adwokatami Desiree zgodziła się Didi Speicher, która razem ze swoim adwokatem, jak i adwokatem Terry, odpowiedziała na pytania prawników Desiree. Zdaje się, że Desiree wierzyła, że Didi ma jakieś informacje. Didi ponownie odpowiedziała na większość pytań dotyczących jej i jej życia, ale nie odpowiedziała na żadne pytania dotyczące Terry Horman, za każdym razem powołując się na 5. poprawkę, co podobno doradził jej adwokat. Ale to jest ciekawe, bo Didi nie zbyt chciała współpracować z adwokatami Desiree, ale przez policjantów, którzy rozmawiali z nią w roku 2012, Didi została opisana jako chętna do współpracy i podobno odpowiedziała na wszystkie pytania policji. Możliwe więc, że może na przykład nie chciała dać Desiree amunicji do wygrania w sądzie z jej przyjaciółką. Z drugiej strony też niektóre pytania, które jej wtedy zadano, pozwalają może zrozumieć, dlaczego ona nie chciała na nie odpowiadać. Bo poza oczekiwanymi oczywiście pytaniami o Terry i sprawy Kyrona ogólnie, Didi została też na przykład zapytana, czy ona też miała romans z Michaelem Cookiem. Pytano ją na przykład też o orientację seksualną i o to, czy uprawiała seks z Terry. Nic dziwnego, że nie chciała odpowiadać na takie pytania. W ogóle z tego, co go pozwu, to nic nie wyszło. W lipcu 2013 Desiree sama go wycofała, tłumacząc, że tak jej doradzono i boi się, że pozew i zainteresowanie, jakie wzbudził, utrudni i wpłynie negatywnie na prowadzenie śledztwa. W tym samym czasie Kane był już rozwiedziony z Terry, a w roku 2014 wygrał w sądzie zupełną opiekę nad Kierą. Sama Terry Horman nie miała łatwego życia w Portland. Złożyła wniosek o zmianę imienia i nazwiska, ale ten został oddalony. A po nieudanych próbach znalezienia zatrudnienia, w końcu przeniosła się z Oregonu do Kalifornii, gdzie w sierpniu 2015 roku została aresztowana za kradzież broni jej współlokatorki. W listopadzie 2016 nowy partner Terry, Joseph Cristobal, złożył wniosek o zakaz zbliżania się dla niej. Powiedział, że gdy związał się z Terry, to nie miał pojęcia o sprawie Kyrona. Terry powiedziała mu jedynie, że jest ofiarą skorumpowanej policji z Oregonu. Gdy Joseph odkrył prawdę, dowiedział się więcej szczegółów na temat zaginięcia Kyrona i skonfrontował to wszystko z Terry, to ta podobno zaczęła grozić mu kuchennym nożem. Sąd nałożył na Terry 2-letni zakaz zbliżania się do Josepha. W grudniu 2016 roku Terry została aresztowana w San Francisco za przywłaszczenie sobie czyjegoś samochodu. W marcu 2018 Terry wzięła ślub w Nevadzie, tym samym w końcu zmieniając nazwisko, tak jak chciała, na Terry Lynn Vasquez. Ale to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o to, co teraz dzieje się z Terry Horman. A wróćmy jeszcze do sprawy Kyrona, bo jednym z ważniejszych pytań, jakie tutaj w tej sprawie mamy, jakie się wciąż tutaj w tej sprawie kręcą i do jakich ciągle się wraca, to czy możemy ustalić, kiedy Kyron był na pewno widziany po raz ostatni? Ostatnią potwierdzoną osobą, która widziała Kyrona, jest oczywiście Terry, ale poza nią można znaleźć wielu innych świadków, których zeznania, żeby nam tą sprawę jeszcze bardziej skomplikować, sobie przeczą. A więc wiemy, że Terry dostała się z Kyronem około 8:45, jak twierdzi. Nieobecność Kyrona została zauważona przez nauczycielkę o 9:45. Ale znalazł się kolega z ławki Kyrona zresztą, który twierdzi, że widział go po
8:45, około 9:00, gdy schodził głównymi schodami na pierwsze piętro. Kato miał też być widziany na wystawie naukowej, już potem, gdy Terry opuściła szkołę, lecz w którymś momencie gdzieś odłączył się od grupy, z którą wtedy stał. Można też przeczytać o pracowniku szkoły, który miał widzieć Kairona w towarzystwie dorosłego opiekuna, już po tym, gdy Terry wyszła ze szkoły. Z tego, co zrozumiałam, to ten dorosły opiekun miał być chyba jednym z rodziców, którzy tam pomagali przy tych targach naukowych. Terry twierdzi, że pracownik szkoły powiedział jej o tym jeszcze tego samego dnia, gdy pojawili się w szkole po południu w poszukiwaniu chłopca. Jest to jednak coś, co mówi tylko Terry. Nie wiedziałam, żeby ktokolwiek inny to potwierdził. Terry Hodman podzieliła się też z prasą informacją, która nie jest potwierdzona przez policję na chwilę obecną, przynajmniej z tego, co widziałam. Podobno dzień wcześniej, przed sklepem 7-Eleven przy autostradzie numer 30 w Portland, nie tak daleko jego szkoły, widziano dziwnego mężczyznę w, uwaga, białym pick-upie. Mężczyzna ten kręcił się koło sklepu, chodził w kółko, aż w końcu zaintrygowani pracownicy zapytali go, czy mogą mu w czymś pomóc. Mężczyzna w odpowiedzi zapytał, gdzie jest najbliższa szkoła w pobliżu. Usłyszał, że jest to Skyline Elementary. Pracownik, który z nim rozmawiał, miał potem zgłosić się na policję. Ale oficjalnie nie zostało to potwierdzone. Jedynym źródłem tej informacji jest Terry Hodman. Ale, są też świadkowie, którzy widzieli Terry prowadzącą Kairona do samochodu tamtego dnia. Książka Rebeki Morris mówi o kilku świadkach, m.in. o kierowcy autobusu oraz o rodzicu, którzy mieli widzieć Terry, Kiera i Kairona wsiadających do samochodu i odjeżdżających ze szkoły tamtego poranka. Informacje te jednak też nie są potwierdzone. Policja i FBI w ogóle odmówiły komentarza co do tej książki. Nie chcą potwierdzić ani obalać żadnych informacji. Sama Terry również odmówiła udzielania wywiadu do książki, jak i również jej nie komentuje. A więc mamy dwie sprzeczne wersje. Mamy kilku świadków, którzy widzą Kairona w szkole po 8:45 oraz kilku świadków, którzy widzą, jak chłopiec wsiada z Terry do samochodu. Ktoś musi być w błędzie. Kairon nie mógł opuścić szkoły z Terry i jednocześnie w niej pozostać. Niestety wymiar sprawiedliwości nie komentuje i nie obala tych informacji, więc sami musimy wybrać, w co chcemy wierzyć. I tym samym pomówmy o kilku hipotezach. Zacznijmy od tej wzbudzającej najwięcej kontrowersji. Czy Terry Hodman miała motyw i co najważniejsze sposobność, aby zabić swojego przyszywanego syna? Musiałoby to wyglądać mniej więcej tak. Terry odwozi chłopca do szkoły, robi mu zdjęcie, upewnia się, że jest z nim widziana przez wiele osób, a potem zamiast posłać go na lekcję, prosi go, aby poszedł z nią do samochodu i gdzieś z nią pojechał. Następnie jedzie do kilku sklepów, upewnia się, że jest nagrana na monitoringu, sama, bez Kairona, którego najprawdopodobniej zostawia w samochodzie. Upewnia się, że kupuje coś i ma rachunek ze sklepu. Ma nawet szczęścia, bo spotyka kogoś, kogo zna i ucina sobie z nim pogawędkę. Później Terry załatwia jeszcze kilka innych spraw, wciąż z Kaironem, który czeka w samochodzie. W czasie tej brakującej godziny, gdzieś pomiędzy 10:30 a 11:30 powiedzmy, zawozi gdzieś Kairona. Nie może to być daleko, no bo nie ma na to czasu. Ukrywa gdzieś chłopca albo jego ciało i wraca na siłownię, upewniając się, że i tam jest zapamiętana. Wraca do domu, wgrywa zdjęcia, czeka na czas, kiedy Kairon miałby wrócić ze szkoły, a później wystarczy już tylko odegrać właściwą rolę. Rolę zmartwionej macochy, poszukującej syna, którą zresztą chyba nie odegrała najlepiej. Z tą hipotezą jest chyba jednak jeden duży problem. Terry miała zaledwie godzinę, może półtorej, aby pozbyć się Kairona. Więc obszar, do którego mogła dotrzeć w tym czasie, z miejsca, w którym była widziana po raz ostatni, został oczywiście już starannie przeszukany. Wielokrotnie. Do poszukiwań wracano wielokrotnie na przestrzeni lat. Później poszukiwania były organizowane już nie tylko przez policję, ale też przez jego rodziców. I nie znaleziono zupełnie niczego. Wtedy więc albo jest jakimś geniuszem zła, albo miała niezwykle dużo szczęścia, że chłopiec do dziś nie został znaleziony. Ta hipoteza daje się mieć więcej sensu, jeżeli założymy, że Terry miała wspólnika albo wspólniczkę. Policjanci chyba zdawali sobie z tego sprawę, dlatego właśnie zaczęli szukać kogoś, kto był tamtego dnia w pobliżu. I znaleźli. Didi Speicher. Ale i ona nigdy do niczego się nie przyznała. A też raczej nie miała sposobności wywieźć Kairona nigdzie daleko,
Była jedynie godzina, gdzie ona nigdzie nie była przez nikogo widziana, więc znów nie było to wystarczająco czasu, żeby gdzieś go zabrać. W szczególności, że jej samochód był cały czas zaparkowany na farmie. Didi miała więc sposobność, aby pomóc w morderstwie, ale nie w wywiezieniu ofiary. Tutaj musiałby pomóc ktoś inny. A o udziale innej osoby obecnie nie wiemy. Sprawdzenie e-maili i telefonów Terry niczego nie wykazało. A zakładając, że Terry jest winna, jaki miałaby mieć motyw? Najczęściej mówi się o jej nienawiści do męża, albo o nienawiści do jego byłej żony. Terry mogła być zła, że może musi opiekować się dzieckiem, które nie jest jej. W momencie, gdy miała na głowie opiekę nad Kierą i problemy z nastoletnim Jamesem, który na jakiś czas zdecydował się zamieszkać u dziadków, ponieważ nie dogadywał się z mamą i z przyrodnim ojcem. Małżeństwo Kane'a i Terry podobno nie było w tamtym czasie szczęśliwe. Terry przyznała to w wywiadzie w roku 2016. To, plus niepotwierdzone zarzuty, że Terry chciała wynająć kogoś do zabicia męża, nie brzmią najlepiej. Dlaczego jednak krzywdzić Bogu ducha winnego chłopca? Jeżeli nienawidziła Kane'a, to dlaczego Kane'owi nie zrobić krzywdy? Można by zasugerować, że pozbycie się Kyrona miało być poniekąd zemstą na Kane'ie. Ale czy Terry, bez żadnej innej historii przemocy w jej życiu, byłaby w stanie skrzywdzić dziecko, które wychowywała praktycznie od małego, tylko po to, aby zemścić się na mężu? Mało mówi się o podejrzeniach w kierunku pozostałych rodziców. Głównie dlatego, że nie ma do tego zbyt wielu podstaw. Daisy Day i Tony są poza podejrzeniami, ponieważ przebywali wtedy w Medford, 6 godzin drogi dalej. Ciekawie robi się, gdy przyjrzymy się Kane'owi. On sam był tego dnia w pracy. Nie wiadomo nic o tym, aby tamtego dnia pracę opuszczał. Można znaleźć informację, że jego brat, czyli wujek Kyrona, kilka miesięcy przed zaginięciem chłopca został zatrzymany za molestowanie nieletniej osoby. To czyni go potencjalnie podejrzanym, ale podobno miał dobre alibi na 4 czerwca, bo przebywał wtedy w Seattle. Co znów prowadzi nas do hipotezy z nieznanym sprawcą, jakimś predatorem, który mógł uprowadzić Kyrona. Ta hipoteza nabiera trochę więcej sensu, jeżeli zapamiętamy, że Kyron mógł przybywać w szkole przez godzinę, zanim jego nieobecność została zauważona. Plus to był podobno jeden z najbardziej tłumnych dni w szkole. Łącznie przez Skyline Elementary przewinęło się około 500 osób. Brak kamer, brak ochrony. Wiele mogło mieć miejsce w czasie tej godziny. Za tą hipotezą przemawia też fakt, że Kyron do dziś nie został znaleziony. Wtedy nie mogłaby wieźć chłopca daleko, ponieważ zwyczajnie nie miała na to czasu. A fakt, że podczas poszukiwań nie został znaleziony, sugeruje, że został zebrany gdzieś dalej, możliwie poza Portland. Łącznie w sprawie Kyrona Hormana do roku 2013 jedynie odbyło się 646 różnych mniejszych i większych poszukiwań w różnych częściach miasta. Policja otrzymała i sprawdziła ponad 4000 wskazówek i informacji podanych przez świadków. Łącznie ponad 100 tysięcy aktów zostało przeszukanych. Śledztwo kosztowało 1,4 miliona dolarów. Do dziś nikt nie został aresztowany. Dziś Kyron miałby 20 lat. Mam nadzieję, że jego sprawa, pomimo upływu czasu, jednak znajdzie swoje rozwiązanie. Jeżeli Terry okaże się kiedyś winna, to mam wrażenie, że nikogo to szczególnie nie zdziwi. Ale jeżeli ktoś inny zostanie aresztowany i skazany i okaże się, że Terry była zupełnie niewinna, to będą jej się należeć gigantyczne przeprosiny. I ze swoich przemyśleń to muszę wam jeszcze powiedzieć, że gdy wysłuchałam na początku podcastu doktora Phila na ten temat, to ten podcast zupełnie przekonał mnie o jej winie. Ale jego podcast okazał się być mocno, może nie stronniczy, ale zdecydowanie pominął kilka faktów, do których dokopałam się dopiero oglądając inne wywiady i czytając inne źródła. Jak na przykład to, że Dudy Sanchez nie mówił najlepiej po angielsku, czy fakt, że post Terry z chodzeniem na siłownię był tylko jednym z wielu, wszystkie inne dotyczyły Kyrona. Z rzeczy, które chyba też warto mieć na uwadze i o których mam wrażenie nie mówi się dosyć często, to, że w szkole tamtego dnia było naprawdę mnóstwo osób. Byli to rodzice, którzy pojawili się z dziećmi na wystawę, tak samo jak Terry. Szacuje się, że około 500 osób. Więc jeżeli był tam ktoś, kto miał jakieś niecne zamiary, to zdecydowanie wybrał chyba najlepszy dzień i łatwo mógł mieszać się w tłum i pozostać zupełnie niezauważony. Zwraca się też uwagę na to, że pracownicy czy wolontariusze, jak rodzice na przykład, którzy tam wtedy w szkole pomagali, nikt z nich nie miał żadnych identyfikatorów, niczego, co odróżniałoby ich jakoś od innych.
Jest też kilka rzeczy, które w zależności jak je opowiemy, mogą wywołać zupełnie inne wrażenie. Jak na przykład ten wspomniany post na Facebooku, czy zdjęcie Kajdona zrobione tamtego poranka, to, które Teddy wrzuciła na Facebooka później. I znów, gdy na początku o tym słuchałam czy czytałam, to właśnie dowiedziałam się, że ona wróciła do domu i wgrała zdjęcie Kajdona, sugerując, że zrobiła to celowo, żeby zapewnić sobie jeszcze lepsze alibi. Chciała, aby świat zobaczył, że zostawiła Kajdona bezpiecznie w szkole. Ale gdy zagłębiamy się w to dokładniej, to okazuje się, że Teddy wrzuciła tamtego dnia 9 różnych zdjęć. Ich rodziny ogólnie, nie tylko Kajdona. Ona chyba była jedną z tych osób, które spamują Facebooka zdjęciami dzieci cały czas. Wysyłała je też e-mailem do znajomych stale. Więc fakt, że wrzuciła zdjęcie Kajdona stojącego dumnie przed swoim projektem, nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Ale znów, wszystko zależy od kontekstu i od tego, jak to przedstawimy. Mam też takie wrażenie, że wszyscy zamieszani w tę sprawę trochę kręcą, opowiadają różne fakty, opowiadają swoją historię tak, jak akurat bardziej pasuje to ich narracji. I naprawdę można znaleźć bardzo dużo różnych informacji, bardzo dużo często błędnych informacji na ten temat. I mam wrażenie, że bierze się to głównie z tego, że w sprawie Kajdona nikt nigdy nie został oskarżony. Nie było na przykład żadnego procesu. Wiadomo, gdy ktoś zostaje skazany, no to wiele dokumentów zostaje wypuszczonych. Prasa na przykład o wielu rzeczach się dowiaduje. Więc nie wiem, na przykład w ostatniej sprawie Michaela Petersona jest dużo dokumentów sądowych, dużo informacji dostępnych, oficjalnych, które no, możemy być pewni, że są prawidłowe. A w tym wypadku tak nie ma. W tym wypadku masa informacji pochodzi od rodziny Kajdona i znów każdy czasem opowiada trochę inną historię, więc no, nie do końca wiadomo, w co wierzyć. Wierzę, że jest też wiele informacji, o których nie znamy, które policja celowo trzyma dla siebie. Na przykład też widziałam post na Reddicie, gdzie jeden z użytkowników zauważył na przykład, że w dokumencie Dateline z roku 2010 Desiree, rozmawiając tam z dziennikarzem, powiedziała, że w czasach przed zaginięciem Kajdona była szczęśliwa i że sądziła, że jej syn również był szczęśliwy i że była zadowolona generalnie z układu, jaki wtedy mieli. Natomiast w roku 2013 w wywiadzie u doktora Phila powiedziała już, że zawsze gdy Kajdon przyjeżdżał ją odwiedzić, to płakał po nocach i nie chciał wracać do domu swojego taty i jego żony. I sądziła, że nie jest szczęśliwy. Więc jaka była prawda? Dawno nie słyszałam o tak pokręconej sprawie. I zgadzam się zdecydowanie, że Teddy jest tutaj postacią, którą no ciężko ją lubić po prostu. Wszystko co tobie zdaje się nie mieć za dużo sensu, to co tobie nie mówi najlepiej o jej charakterze, Teddy wydaje się samolubna, ale pytanie, czy to wystarczy, żeby skrzywdziła dziecko? To jest niestety pytanie, na które nikt z nas teraz nie ma odpowiedzi. I powiem wam, że naprawdę nie mam zdania w tej sprawie. Bo z jednej strony Teddy zrobiła tak dużo głupich rzeczy, że zdecydowanie jakieś tam poczucie winy chyba ją męczy. Ale nie wiem, czy jest to poczucie winy, ponieważ ona zrobiła Kajdonowi krzywdę, czy jest to poczucie winy, ponieważ ona czuje się poniekąd odpowiedzialna za jego zniknięcie, ponieważ była jego opiekunką, była ostatnią osobą, która go widziała, niby zostawiła go bezpiecznie w szkole, a jednak nie. I mimo, że moje pierwsze odczucie było takie, że Teddy jest winna, to teraz nie jestem tego już tak pewna. Bo jeżeli odłożę sobie na bok wszystkie te niepotwierdzone informacje na jej temat, jak to, że próbowała wynająć kogoś do zabicia swojego męża i tak dalej, to w sumie nie mamy na nią aż tak dużo. Bo odkładając wszystkie te poszlaki na bok, to jakichś konkretnych dowodów, że Teddy jest za coś tutaj odpowiedzialna, po prostu nie ma. Tak czy inaczej, jestem oczywiście niezwykle ciekawa, co wy sądzicie. I to jest jedna z tych spraw, gdzie mam wrażenie, komentarze będą bardzo podzielone. Jakaś tam część będzie uważała, że Teddy jest niewinna, jakaś tam będzie przekonana o tym, że Teddy jest winna. Jestem ciekawa naprawdę, co będzie bardziej przeważało. Chyba z ciekawości zrobię za kilka dni może taką małą ankietę w zakładce społeczność. Tak z ciekawości, żeby zobaczyć, co sądzicie na temat tej sprawy. I cóż, chyba muszę powoli zmierzać do końca tego podcastu. Dziękuję wam za wysłuchanie tego dłuższego odcinka aneksu. Jeżeli oczywiście materiał wam się podobał, to przypominam o zostawieniu łapki w górę, o upewnieniu się, że subskrybujecie, może zostawieniu komentarza. Wiem, że nudzę tak o tym przypominając, ale statystyki pokazują, że za każdym razem, gdy przypominam, to wszystkie liczby idą mi w górę. Więc przypominam. Przypominam też oczywiście o moim linku afiliacyjnym, jeżeli to dobrze wymawiam, do taniej książki. Generalnie kupując książki przez mój link, który znajduje się w opisie pod filmem, jeżeli kupicie jakąś książkę,
to cena dla Was się nie zmienia, a ja dostaję z tego niewielki procent ze sprzedaży, więc jest to taka nowa forma, nie wiem, wspierania kanału. Wy nic nie tracicie, ponieważ kosztuje Was to samo, a ja dostaję tam złotówkę czy dwie. Jeżeli akurat planowaliście sobie coś kupić i chcecie pomóc, no to oczywiście zapraszam. Trzymajcie się, słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wy, wiem, już słuchacie tego w styczniu, słuchacie tego w 2021. Ja nagrywam to jeszcze w 2020. Także pozdrawiam z tego okropnego roku. Mam nadzieję, że przyszłość przyniesie coś lepszego. Trzymajcie się, pa!